Wartości własne macierzy. Zadanie pierwsze. Znajdź wartości własne podanej macierzy kwadratowej. A równa się 6, 8, 4, 2. Aby znaleźć wartości własne tej macierzy, musimy wyznaczyć macierz A lambda, która jest równa A minus lambda razy I. Gdzie to i, to macierz jednostkowa. Następnie policzyć wyznacznik naszej macierzy, zwany równaniem charakterystycznym macierzy, i przyrównać go do zera. Następnie z podanego równania obliczyć pierwiastki. Te pierwiastki to wartości własne naszej macierzy. Liczymy naszą macierz. A lambda to się równa macierz A minus lambda razy macierz jednostkowa. A lambda to się równa macierz A minus lambda, 0, 0, lambda. Czyli macierz A lambda będzie równa 6 minus lambda, 8, 4, 2 minus lambda. Liczymy teraz wyznacznik macierzy A lambda. To się równa 6 minus lambda razy 2 minus lambda minus 9 razy 3. To się równa lambda kwadrat minus 8 lambda minus 20. Przyrównujemy teraz nasze równanie do zera. Lambda kwadrat minus 8 lambda minus 20 równa się 0. Liczymy deltę. Czyli pierwiastek z delty będzie równy 12. Lambda 1 to jest 8 minus 12 przez 2, to się równa minus 2. Lambda 2 natomiast równa się 8 plus 12 przez 2 i to się równa 10. Czyli wartości własne tej macierzy to minus 2 i 10.